Capital. Z dziennikarzami spotkał się główny włoski inwestor sieci Polonia 1, Nicola Grauzo. Towarzyszyli mu dyrektorzy stacji lokalnych emitujących program Polonii 1. Tym okrętem rzuca. Najpierw miano go zatopić po 1 lipca zeszłego roku, kiedy to weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji. Po interwencjach wpływowych polityków z prezydentem kraju na czele zdecydowano się nie likwidować stacji lokalnych. Tych, które dzięki włoskiemu głównie kapitałowi zdołały przerwać państwowy monopol informacji. Następnie obiecywano koncesję w 3 miesiące od września. Wreszcie zmieniono tryb przyznawania koncesji, stwierdzając, iż wbrew poprzednim zapewnieniom przyzna się najpierw koncesję dla stacji ogólnopolskiej, by następnie rozdzielić częstotliwości lokalne. Zdaniem Nicola Grauzo zmienia to zasadniczo sytuację. Ma 6 soggetti che, come tutti dicono, abilitati ad ottenere questa concessione nazionale, non verranno tutti accontentati, ma solo una parte di essi? Ale niech Państwo popatrzą, jeśli te podmioty, które no, spełniają warunki ku temu, aby dostać koncesję ogólnokrajową, nie dostaną tej koncesji, no bo nie wszystkie te podmioty mogą, mogą ją dostać. A chi ritenete che io debba pensare che verranno rilasciate le concessioni locali dopo che è stata assegnata la concessione nazionale? To jak Państwo uważają, jak ja mogę sądzić, że komu zostaną przyznane koncesje lokalne już po przyznaniu tej koncesji ogólnokrajowej? Se non agli esclusi dalla prima selezione, visto che quasi tutti questi soggetti hanno presentato sia la domanda nazionale che quella locale. Komu one by zostały przyznane, te koncesje lokalne, jeśli nie tym spośród tych spełniających dane ku temu, aby otrzymać koncesję ogólnokrajową, ale tym, którzy jej nie dostali. Quindi il nostro destino è segnato. A więc no, nasz los już został określony. Dyrektorzy 12 stacji lokalnych skupionych w sieci Polonia 1 zwrócili się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z prośbą o spotkanie. O powrót do pierwotnego trybu koncesyjnego, to znaczy o zaczęcie od rozstrzygnięcia losu koncesji lokalnych przed przyznaniem częstotliwości ogólnokrajowej. W liście przesłanym na ręce Marka Markiewicza, a adresowanym do wiadomości sejmowych Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu, podkreśla się fakt, że na rzecz sieci pracuje przeszło 1500 osób, a krytykowane przez koneserów seriale zyskały sobie 35% oglądalności. Zdaniem dyrektorów stacji emitujących blok programowy Polonia 1, pochopne decyzje w sprawie losu tych stacji oznaczają nie tylko pozbawienie środków do życia kilka tysięcy związanych z firmą rodzin, lecz także zubożenie życia kulturalnego na obszarach, na których pracują. Wojewodę warszawskiego Bogdana Jastrzębskiego zapytaliśmy, czy ogląda program Nowej Telewizji Warszawa. Oglądam Nową Telewizję Warszawa. Niestety nasz program telewizyjny w Polsce, programy telewizyjne w Polsce są dość ilościowo rzecz biorąc nieliczne, także każdy istniejący na antenie jest, uważam, szalenie istotną sprawą. A Nowa Telewizja Warszawa, która w dużej mierze zajmuje się problemami warszawskimi, dociera do dość szerokich kręgów odbiorców. Każdy, kto robi dobrze swoją robotę, powinien działać w układzie pluralistycznym w tym przypadku i konkurencyjnym. To zawsze wzmaga jakość tego, co otrzymujemy jako produkt, prawda, w tym przypadku informacyjno-artystyczne i programowy. I uważam, że nie powinien następować proces likwidacji tego, co dobre, tylko ze względów, czysto ze względów formalnych czy formalistycznych. Natomiast tu jestem jak najbardziej za.